15 sierpnia 2021 roku na długo zapadnie w świadomości mieszkańców naszego miasta. A wszystko za sprawą uroczystych obchodów Święta Wojska Polskiego, które odbyły się przy pomniku Józefa Wybickiego. Z tej okazji w Kościerzynie zorganizowano piknik żołnierski. Dzisiejsze święto i to, że żyjemy w wolnej Polsce, niepodległej, wspominamy ten 20 rok. 20 rok, który dla Polski był kluczowy. To była wojna o wszystko z bolszewikami, ale pamiętajmy, no 20 rok to jest też dopiero wolność w Kościerzynie, tak? W styczniu tutaj wojska Błękitnej Armii wkroczyły. Po 150 niemal latach niewoli. Wiemy, co to znaczy. Uczymy się na własnej historii i mam nadzieję, że to jest najlepsza motywacja do tego, żeby te wzorce patriotyczne pielęgnować w każdej rodzinie. Z oświadczenia wojewody wynika, że wciąż mamy szansę jako miasto na utworzenie koszar Wojsk Obrony Terytorialnej na naszym terenie. To, że w Kościerzynie będzie niedługo część Wojsk Obrony Terytorialnej. Tutaj no, bardzo intensywnie pracujemy, żeby jak najszybciej to powstało, bo tutaj naprawdę jest dużo ludzi też zainteresowanych włączeniem się takim osobistym. Dużo młodzieży. Wiemy tutaj z tych struktur rekrutacji WOT-u, że Kościerzyna jest bardzo potrzebna i bardzo bym chciał, żeby tu było wojsko, bo tutaj nie tylko rekonstrukcję. Wiemy, że wtedy w 20 roku tutaj Kościerzyna przywitała Wojsko Polskie z otwartymi ramionami. Ludzie przyjmowali żołnierzy w domach. To naprawdę było oczekiwane i tu jest patriotyczny klimat. Warto, żeby w Kościerzynie było wojsko i mam nadzieję, że ten batalion w Kościerzynie jest potrzebny, oczekiwany przez mieszkańców, a po drugie, no będzie tu na stałe. To jest bardzo ważne. Myślę, że to nie tylko w tym aspekcie ogólnokrajowym, geopolitycznym i również w przypadkach kryzysów różnych, takich cywilnych nawet, wiemy, że wojsko jest tam potrzebne. Jeden telefon od wojewody, zapytanie, czy można było spróbować zorganizować piknik latem w Kościerzynie, piknik z wojskiem. Po piknikach związanych z powrotem Kościerzyny do macierzy styczniowych, po naszych imprezach trzeciomajowych, drugomajowych, 11 listopada, wojewoda wystąpił z taką propozycją, podobało ono mu się. Myśmy przyjęli to z otwartym sercem i rękoma i chętni do pracy. Spotkaliśmy się z jednostkami, różnymi jednostkami wojska, dogadaliśmy szczegóły, no i dzisiaj cieszymy się z tego, co widzimy z tyłu za plecami. Celem imprezy było także zachęcenie młodych ludzi do wstępowania w szeregi polskiej armii. W związku z tym podczas pikniku można było zapoznać się z możliwościami wstąpienia do wojska. Taka dzisiejsza impreza, jeszcze wrócę do niej, to jest manifestacja patriotyzmu, tak? I społeczeństwa, które przychodzi tutaj, też manifestuje swój patriotyzm, tak jak i my, przybliżając się do tego społeczeństwa również, poprzez właśnie promocję. Trzeba młodego człowieka, nieświadomego jeszcze, zachęcić, zaszczepić mu ten bakcyl wojskowości, który może nasiąknie w przyszłości żołnierzem zawodowym. Szeregi Wojska Polskiego sukcesywnie rosną. Od 2015 roku liczba żołnierzy zawodowych powiększyła się z 95 tysięcy do 110 tysięcy. Minister Obrony Narodowej zapowiedział dalszą ich rozbudowę. Cel to 250 tysięcy żołnierzy zawodowych i 50 tysięcy Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecnie mamy 111 tysięcy żołnierzy wojsk operacyjnych i 30 tysięcy żołnierzy WOT. Te liczby pokazują, że jest duży potencjał dla przyszłych żołnierzy. Pozostaje tylko przekonać młodych ludzi, że praca w wojsku jest atrakcyjna. Wstąpiłem do wojska, no bo lubię to i fajnie jest. Jest dobry klimat, dowódca też, żołnierze, koledzy. No i można ludziom pomagać, nie? Teraz jak był COVID, no to normalne, że tam się pomagało w szpitalach, czy tleny woziło, maseczki. Czy przychodziło rano do pracy, ładowało maseczki w samochody, rozwoziło po szpitalach, czy tam po szkołach. I tym podobne. Ja zawsze chciałem być żołnierzem. Moje życie się tak potoczyło, że ja najpierw jeździłem jako kierowca zawodowy. Do wojska trafiłem później, bo dopiero mając 27 lat. No, natomiast chciałem wstąpić do wojska tak naprawdę po liceum, nie? W wieku 19 lat. No, dla mnie to jest misja, to jest służba, poczucie, że robię coś ważnego.
dla bezpieczeństwa kraju, dla bezpieczeństwa wszystkich i jak gdyby prestiż, tak? Że ja jestem żołnierzem zawodowym i ja jestem z tego dumny. Uzupełnieniem wystawy był koncert Wojskowej Orkiestry, który odbył się na Kościerskim Rynku. Będziesz miała imię jak wiosenna róża, będziesz miała miłość jak jesienna burza. I ty, tylko ty, będziesz moją damą. I ty, właśnie ty, będziesz moją damą.